No i zaczynamy, moi drodzy, loty konkursowe Gołębi Młodych. W tym roku nietypowo rozpoczynamy pierwszym lotem konkursowym z miejscowości Kobylin w piątek. Ten lot już był przekładany od poprzedniej soboty. No niestety pogody jakie były, takie były. Aktualnie ustalone było, że lecimy pierwszy możliwy termin, w jakim pogoda pozwoli. Zostało to ustalone na dzisiaj, na piątek. Warunki? No powiem tak, warunki delikatnie pod wiaterek. Lazurowe niebo bez ani jednej chmurki. No w dzień ma być duży upał, czy tam dobre 30 stopni. Zobaczymy, zobaczymy, tak jak mówię, dla naszych gołębi jest to pierwszy lot z kabiny, więc wczoraj też w klatkach było jak było, troszkę na początku tłukły w tych metalowych, bo niestety sobie ich nie wziąłem na treningi, ale no nie było tragedii. Zakoszowanych 41 sztuk, w domu zostały 4, tu nawet na dachu widzimy jeszcze siedzi sobie po oblocie niebieska samiczka. To jest samica, która miała kontuzję jakieś 1,5 tygodnia temu. Miała bardzo spuchnięte skrzydło. No, w dniu wczorajszym dołączyła z powrotem. Na wolierce widzimy też tego gołąbka, który był ostatnio postrzelony. Też odpoczywał kilka dni w boksie, ale już zaczął sobie powolutku na tej nodze stawać, tej drugiej. Widzę, że miał chęć wrócić. Dzisiaj też już z rana oblot zrobił. Została też jedna samica, która wróciła mi po około 2 tygodni. Jakieś 2 tygodnie temu zginęła, wróciła przedwczoraj, 3 dni temu. Więc ona została i jeden, który no nagle nie strawił. Więc też go nie kładłem. 4 sztuki zostały, 41 poszło. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Na starcie w intro no mogliście zaobserwować no pewien nowy projekt, który nam się szykuje z jednym kolegą grafikiem. Możliwe, że dojdziemy do porozumienia i zaczniemy taką małą współpracę. Zobaczymy, jest wszystko na dobrej drodze. Efekt też był pokazany, jeśli chodzi o zdjęcie naszej olimpijskiej dwunastki. Zobaczymy. Myślę, że będziemy mieli dla Was coś naprawdę fajnego. Ale tak jak mówię, w dniu dzisiejszym skupiamy się na locie. Dla mnie jest to jedna wielka niewiadoma. Tak jak mówię, no pierwszy lot z kabiny u nas, od razu tam 140 km. Były gołębie trenowane, aczkolwiek no nie ma żadnego, wiadomo, porównania treningi indywidualne samemu, czy nawet z kolegą, a lot konkursowy po prostu z kabiny. Nie ma to w ogóle porównania. Wiemy dobrze, jakie są straty wszędzie w koło. Naprawdę ilości gołębi koszowanych przez hodowców, no naprawdę aż skrobaliśmy się po głowach, no że są to po prostu już bardzo małe ilości. Mnóstwo gołębi poginęło koło domu, na treningach, na pierwszych próbnych kabinach. Po prostu ogrom ptaków. Aktualnie jest godzina 8:30. Gołębie wystartowały 6:45, tak więc godzinę 45 już są w powietrzu. No nie wiem, czy 2 godziny, może 2 godziny z hakiem, tak ja obstawiam. Zobaczymy, czekamy. Co będzie? No lada chwila się okaże, zobaczymy. No. Zawsze lubiłem dawać na loty próbne, one mi wtedy dawały obraz, w jakiej kondycji są ptaki, w jakiej są predyspozycji, jeżeli chodzi o obieranie kierunku i tak dalej, o orientację. No w tym roku jedna wielka niewiadoma. Zobaczymy za moment. Czekamy.
No i pojawił się, ale no niestety jeden. Niestety pojedyncza sztuka. 2 godziny 20 minut. Powiem szczerze, już widzę, co się zanosi. Oj, zapowiada się mega, mega ciężko. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No, powiem szczerze, będzie lanko, coś mi się wydaje. Jeżeli siada pojedynczy, no cóż, czekamy dalej. Aczkolwiek nie przewiduję nic dobrego. Nadlatuje drugi. No ale tak jak mówię, jeżeli będą siadały pojedynczo z takiego dystansu. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No to dobrze być nie może. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze nie zdecydowany do wejścia. Chodź, 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 chodź. No, z tego co słyszę na bliższych kilometrażach, akurat u tych kolegów, o których słyszę, no to tam szału nie ma. Też pojedyncze. Wiadomo, mogą być koledzy, którzy mają nabite. Aczkolwiek, no mówię, początek bardzo słaby. Więc szaleństwa nie przewiduję niestety. Minęła chwila, pojawiają się dwa kolejne z kierunku. Jest Andalus, którego miałem typować, ale to już nieważne. Ważne jest to, że jest bardzo mało. Chodź, 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 chodź. Andalus i Rudy, czyli ta sama rodzina. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. 4 sztuki. No mówię, to, że jest podwiaterek, no to na pewno sprawia, że raczej nie przelatują, tylko piłują pod ten wiatr. No ale mówię, no powinny siadać jednak grupką, a nie tak w pojedynkę, jak to teraz wygląda. Ej, jaj, jaj, jaj. Coś czuję, że z odejściem też nie było ciekawie. Tak jak mówię, podwiaterek, lazurowe niebo, czyli coś, co młode najbardziej nie lubią. Nic, zagonię te ptaki, niech one wskoczą i czekamy na kolejne, ale nic dobrego z tego raczej nie wyniknie. Jest po chwili piąty. A tak jak mówię, no wszystko idzie w pojedynkę. No, wybitnie nieciekawie się to zapowiada. Słyszałem o takich lotach w tym roku u kolegów. No to teraz mam go na sobie. Chodź, 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 chodź. Nadleciał też szósty, to będą dwa. Chodź, 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 chodź. No, ten nawet szybciej usiadł. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, zdezorientowane wybitnie są po tej kabinie, no ale to było do przewidzenia. Tak więc odbite 6. Czas bardzo słaby. No tu się nie ma co oszukiwać, jakby siadło, nie wiem, 10 na raz, tak jak ten pierwszy, no to bym się cieszył. I dalej bym sobie mógł spokojnie czekać. No ale to nie będzie dzisiaj. Nie dzisiaj takie tematy. Czekamy dalej.
i jest gołąbek siódmy. Tak jak mówię, no cały czas ciągną z kierunku. Ej. Chodź. Aczkolwiek zanosi się, no, dzień na leżaczku dzisiaj. Bo coś czuję, że to będzie bardzo długi lot. Chodź. Chodź. To też taka samiczka, która mi się wcześniej spóźniła. Chodź. No tu może dwa następne, może trochę. Chodź. Albo tylko jeden. Chodź. Siódmy, ósmy i dziewiąty. Dwa w powietrzu. Chodź. Tak więc na tą chwilę jest 25%. Nawet nie całe jeszcze. Czyli jakby wchodziły w konkurs, to byśmy wzięli swoje dopiero. No, topornie to idzie, topornie. Na pewno teraz siada ciemny, to jest brat tego, który był pierwszy. Chodź. A ten jeden jest bez tipesa, to nawet nie mój jest. Chodź. Czyli na tą chwilę mamy 8, a nie 9. Aczkolwiek ten jeden, ten groch, to nie wiem, czy to nie jest jakiś mój dolot, bo kojarzę tego gołębia. Nie ma tipesa na pewno, ale podejrzewam, że może to być dolot. No zobaczymy. Czekamy na kolejne. No to loty, o których słyszałem w Polsce, że się wydarzyły w ostatnich czasach, no to taki sam lot wydarzył się teraz u nas. Czy nazwać go, nie wiem, dramatem, katastrofą? Mało powiedziane. Na tą chwilę, a jest 2 godziny po gołębiach, 12 sztuk na 41. Powiem szczerze, nigdy w życiu nie widziałem takiego lotu, nigdy w życiu nie przeżyłem takiego lotu. No co tu dużo gadać. Dramat, katastrofa. Cały oddział, jedne wielkie lanie. Są hodowcy, którzy mają kilka sztuk. 70, 80, po kilkanaście sztuk. Co tu dużo gadać. Pierwszy lot sezonu. Zobaczymy, czy będzie jakiś kolejny. Czy się coś zejdzie. Na dworze już upał, skwar. To, co przyszło na początku, co jeszcze się gdzieś złapało, zabrało, obrało kierunek, to jeszcze kilka sztuk jest. Ale ogólnie jest jeden wielki dramat. Aktualnie, to ile jest tych gołąbków? 18 w całym gołębniku. Super. Po lotach nie wyobrażam sobie, żeby zostało tyle, a co dopiero po jednym, no sorry, powiem to, śmiesznym locie na 140 km. Aczkolwiek, tak jak mówię, przed tym lotem mocno to przewidywałem. Mogę sobie teraz pluć w brodę, że dałem, aczkolwiek mądry Polak po szkodzie, to nie ma co tu się w ogóle na ten temat wypowiadać. Zakoszowałem, więc mam za swoje. Lazurowe niebo, lekko pod wiaterek, pierwszy raz kabina. No i coś nie wyszło widocznie, ewidentnie na starcie. Ptaki odeszły, ale z tym odejściem dalej, gdzieś tak solidnie, to chyba im nie pykło. Nie mam pojęcia. Taki klasyczny lot, jak słyszę, jakie się zdarzają w innych oddziałach.
No to mówię, to teraz to spotkało nas. Ile ich będzie później, zobaczymy. Dogram wam jeszcze, myślę, może wieczorem. Czy coś się zleciało, czy coś dało radę, bo aktualnie to nie ma co liczyć, bo jest naprawdę Sahara na dworze. No. Jest ciekawie. Tak więc czas na podsumowanie wieczorne tego, w cudzysłowie, lotu dzisiejszego. Co ja mogę dzisiaj powiedzieć? Nasłuchałem się tego w Polsce, co się działo. A dzisiaj się przekonałem na własnej skórze. No i nikt mi nie powie, że te loty w tym roku są normalne. Że w tym roku ta orientacja ptaków jest normalna. Bo po prostu w to nie uwierzę. Możecie mi mówić najróżniejsze teorie. Mogą mi ludzie mówić najróżniejsze teorie. Nie ma w ogóle orientacji u tych ptaków. Jest zarąbisty z tym problem. Powiem tylko tyle. Na noc z 41 sztuk w domu jest 15. 15 sztuk. Po południu doleciały raptem 2. Skończyliśmy tam nagrywanie bodajże na 10 czy na 8, nawet już nawet sam nie wiem, pogubiłem się, bądź szczerze, rozdzwoniły się telefony od kolegów, ale jeżeli powiem, że na noc chłopaki mają 30 ze 120, 17 z 80, czy 28 z 98 i tak dalej, tam 4 z 15, no to po prostu brzmi to słabo, bardzo słabo. Jest dwóch hodowców, którzy mają dobrze. Znaczy jeden ma dobrze na pewno. Drudzy podobno też mają fajnie ilościowo w miarę. Ale ogólnie cały oddział jeden wielki, konkretny oklep. Inaczej tego nazwać nie potrafię. Co najśmieszniejsze. Od choroby na wywózkach, treningach zginęło mi bodajże około 5-7 gołębi. Dzisiaj 2 z nich doleciały. To ja powiem szczerze, dzisiaj to lepiej siadały te doloty po 2 tygodniach, po 10 dniach, niż te ptaki dzisiaj z lotu. No niestety. Kolejna lekcja pokory. No tak jak mówię, no niestety to przewidywałem. Troszeczkę mnie rozochocił trening przedwczoraj, popołudniowy, gdzie naprawdę bardzo ptaki mnie odsadziły i super strzeliły. Myśl była taka, że zaczynają poważnie łapać, o co w tym wszystkim biega. No aczkolwiek dzisiaj, no niestety, złamało je to ewidentnie. No nie mam na to, nie mam wytłumaczenia. Po prostu coś jest nie tak. Coś jest ewidentnie nie tak i ja nie powiem, że z ptakami jest bardzo coś nie tak. Wiadomo, są po chorobie. Na pewno jakieś zaburzenia mogło to w sobie zostawić, aczkolwiek na co dzień te gołębie już naprawdę dobrze się prezentowały. Dzisiaj wracały, nie było problemów kondycyjnych i tak dalej. Koło domu też fajnie trenowały. Jest jakiś problem. Jest jakiś problem grubszy. Zobaczymy. Zobaczymy, co to wyjdzie. Dlaczego akurat one nie odeszły tak, jak miały odejść. Nie trafiły ładnie w kierunek. Nie siadły tak, jak siadać powinny. Na naszego oddziału jest to ogólnie trzecia kabina. Wiadomo, dla mnie i dla większości ludzi było to pierwsze pakowanie w kabinę. Ale już 2 loty próbne z kabiny też okazały się oklepem. Tak? Już bardzo dużo gołębi wyginęło na lotach próbnych z kabiny. Już nie mówiąc o tym, że ginęły koło domu, ginęły na wywózkach. A dzisiaj jeszcze troszeczkę dołożyliśmy dystansu. Później ten upał. To ten upał to ewidentnie je zgasił, bo nawet mówię po południu do lotów praktycznie wcale. Zobaczymy, co będzie jutro rano. Ale ja tak jak mówię, na nic się wielkiego nie nastawiam, bo jestem realistą. Jednak troszeczkę już w tym sporcie siedzę i młode po takim, że tak powiem, tąpnięciu, no to mocno to odczują i ile ich wróci, zobaczymy. Wszystko się okaże. Mają kilka dni teraz, mówię, mam nadzieję, że coś się zleci, że jeszcze uda się te loty kontynuować, bo mówię, na chwilę obecną, łącznie z tymi, co nie były, jest raptem 21 sztuk.
I tak na pewno pójdą, bo ja nie jestem akurat z tych, co wycofa gołębie po jednym locie tylko dlatego, żeby mieć je na roczniaka. Nie, gołębie muszą jakieś doświadczenia jakiegoś nabrać, a nie, że były raz w kabinie. Tak więc po prostu czekamy. Czekamy na kolejne jakieś powroty. Jeżeli będą, to super. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja się nie nastawiam na jakieś wielkie dolatywanie. Zobaczymy. Zobaczymy, może w tygodniu uda mi się coś dograć. To wtedy wspomnę, jak to wygląda. No i tyle na dziś. No, nie będę się tutaj rozgadywał. Oklep, wiadomo, tam wyniki, te sprawy. W ogóle mnie to nie interesuje. Jaka seria, jakie coś tam. To jest bardzo mało ważne. Jest tam jakaś seria wbita. Nawet nie mam pojęcia szczerze, jak to będzie wyglądać i szczerze mało mnie to interesuje. Zobaczymy, zobaczymy. Zegar sobie podłączę i niech się odbijają dalej. Mam nadzieję, że będzie miało się co odbijać. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że nie będziecie przechodzić tego, co ja, i u was te loty już może wrócą do normalności. A teraz, że tak powiem, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, po tych licznych, bardzo licznych informacjach od was, jakie te loty były tragiczne i tak dalej w tym roku, że coś jest nie tak, zgadzam się z wami w 100%. Przeżyłem to, co i wy. Do usłyszenia.